Dzisiaj znajdujemy się w dworku Kępińskich w Moszczanicy. To jest część obecnie Żywca. Dworek, który jest związany z obecnością tutaj wypoczynkiem marszałka Sił Zbrojnych Józefa Piłsudskiego i również to miejsce, w którym się znajdujemy, w szczególny sposób właśnie było przez marszałka wykorzystywane. Tam po prawej stronie znajduje się pokój, tutaj salon, w którym przyjmował znakomitych gości. Bywali tutaj między innymi Józef Beck, bywał tu książę Karol Habsburg czy nestor polskiej piosenki Mieczysław Fok. Józef Piłsudski znajdował się tutaj z powodów zdrowotnych. W 1934 roku lekarze zalecili marszałkowi, by podreperował swoje zdrowie i w związku z tym latem tego roku na Żywiecczyznę, w związku z warunkami klimatycznymi, w związku również z możliwościami właśnie wypoczynku, przyjechał pułkownik Strzelecki razem z fotografem, objeżdżał tutaj okoliczne dwory, zamki i w ten sposób Józef Piłsudski miał do wyboru różne miejsca, w których mógł się zatrzymać. Ostatecznie jego wybór padł na tym dworku. Dworek był niezwykły. Naokoło znajdowało się 100 hektarów posiadłości. Był spokojny, odseparowany od pozostałych domostw, dlatego mógł być świetną bazą dla Józefa Piłsudskiego. Tak więc stał się na miesiąc niemalże miejscem wypoczynku, ale również pracy i kwaterą główną Wojska Polskiego. Działo się to, jeżeli dobrze pamiętam, od 8 września 1934 roku do 3 października 1934 roku. Józef Piłsudski tutaj przyjmował wiadomo, dowództwo również wojskowe. Podobno odbywały się tutaj ćwiczenia wojenne z pułkownikami, tak więc dochodził do sił, a jednocześnie pracował. Bardzo ciekawa jest również historia tego miejsca, bowiem państwo kępińscy, którzy udostępnili Józefowi Piłsudskiemu ten dworek, nie skorzystali z możliwości, jaka była, bowiem państwo mogło zrekompensować im ten czas, kiedy oni wyprowadzili się z tego dworu i mieszkali gdzie indziej. Mogli od państwa otrzymać finansowe wyposażenie na ten czas. Oni z tego zrezygnowali. Pan Władysław Kępiński ostatecznie postanowił, że Józef Piłsudski będzie jego gościem. Władysław Kępiński, właściciel tegoż dworu, przebudował go w 1910 roku. Ta przebudowa zakończyła się w 1912. Był również niezwykłą postacią. Trzeba powiedzieć, że to 100-hektarowe tutaj piękne ziemie wykorzystał, by krzewić kulturę agralną. Tutaj powstała pierwsza szkoła w okolicy właśnie kształcąca pod tym względem upraw i umiejętności uprawiania ziemi. Dzisiejszy projekt, który chcemy zrealizować, jest pod tytułem Z muzyką na skrzydłach niepodległości. Nawiązuje on do bardzo ważnych rocznic, które są związane z rokiem 1920. Jest to czas drugiego powstania śląskiego, a więc powstania wygranego. I tak jak pokazuje to pomnik w Katowicach, trzech skrzydeł, czyli trzech powstań śląskich, tak my chcieliśmy zwrócić uwagę na kulturę muzyczną, która też wspomagała kwestię odzyskania niepodległości. I to są też trzy skrzydła muzyczne. Pierwszym z nich jest przede wszystkim pieśń patriotyczna, to co Polaków jakby jednoczyło bez względu na to, czy byli w wielkiej niedoli, czy byli uciemiężeni, czy walczyli. Chcemy tych kilka wspaniałych utworów, bardzo często pisanych przez wybitnych kompozytorów, bo Warszawiankę przecież napisał Karol Kurpiński, Rotę napisał Feliks Nowowiejski, a więc wspaniali polscy kompozytorzy. Chcemy te hymny przypomnieć. W drugiej części, jakby drugim skrzydłem jest tradycja. Tutaj bardzo ważne jest to, że na tych ziemiach
dawnych polskich, prawda? Polskość była, właściwie zawdzięczamy ją bezimiennym bohaterom, jakim jest lud polski. Oni z pokolenia na pokolenie przekazywali w pieśniach, w różnego rodzaju zabawach mowę polską i my nawiążemy również do tej twórczości anonimowych twórców ludowych. No i wreszcie trzecim filarem jest pamięć. A więc współcześni artyści, którzy sięgają, którzy inspirują się tymi elementami związanymi z przeszłością, z tradycją, również z historią patriotyczną i powstają nowe dzieła. Między innymi zaprezentujemy fragmenty z kantaty Niepodległości Janusza Kochuta, która jest utworem nie tylko w wyniku konkursu ministerialnego, ale również została już nagrodzona. Będziecie Państwo mieli okazję również usłyszeć wspaniałą poezję Cypriana Kamila Norwida, romantycznego wielkiego poety, czy współczesnego poety Mirosława Bochenka, którego możecie znać na przykład z tekstów pisanych dla zespołu Dżem. Myślę, że mogę już zaprosić. Dzisiejszymi wykonawcami koncertu będzie Joanna Jatkowska-Korpiela, sopran, Janusz Kochut, kompozytor, aranżer tych utworów, które Państwo usłyszycie. No i wreszcie ja będę miała przyjemność grać na wiolonczeli. Nazywam się Urszula Mizia. Jak długo w sercach naszych melodia z XIX wieku, piosenka bardzo popularna podczas powstań śląskich. Rota, kandydatka do hymnu polskiego po I wojnie światowej. Muzykę napisał Felix Nowowiejski. Pieśń miała swoje prawykonanie w 1910 roku, w rocznicę bitwy pod Grunwaldem i w dniu odsłonięcia pomnika grunwaldzkiego, ufundowanego przez Ignacego Jana Paderewskiego. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy. Polski my naród, polski lud, królewski szczep piastowy. Nie damy, by nas gnębił wróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Do krwi ostatniej kropli z żył, bronić będziemy ducha.
Legiony, czyli My, pierwsza brygada, hymn Piłsudczyków. Nasze morze. Piosenka, która powstała w latach 30. ubiegłego stulecia. Słowa i muzyka kapitan marynarki wojennej Adam Kowalski. Powiatów Skoczowskiego, Cieszyńskiego i Bielskiego pod tytułem Ojcowski Dom. Ojcowski dom to istny raj, dar Ojca Niebieskiego. Chociażbyś przeszedł cały świat, nie znajdziesz piękniejszego. Chociażbyś przeszedł cały świat, nie znajdziesz piękniejszego. Tuś się dziecino pierwszy raz do matki.
Zagramy teraz hymn kaszubski. Podobnie jak Morze nasze morze, została to piosenka wybrana do naszego repertuaru z tego względu, że w 1920 roku część Polski odzyskała dopiero niepodległość. Było to właśnie Pomorze, a także nasz tutaj Śląsk. W 1920 roku nastąpiły zaślubiny Polski z morzem, gdzie generał Haller wrzucił do Bałtyku pierścień. Teraz hymn kaszubski. Piosenka druga, czyli wiersz Cypriana Kamila Norwida, do którego napisał muzykę kompozytor, pianista, aranżer Janusz Kochut. Pieśń jest częścią kantaty Niepodległość Janusza Kochuta, napisanej na okoliczność stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Thank you.
Kolejny fragment z kantaty Janusza Kochuta Niepodległość pod tytułem Gdzie mój syn? Polskość była zachowywana przede wszystkim przez prostych ludzi w ich domach, podczas ich spotkań, podczas wspólnych śpiewów. Dlatego też teraz wykonamy wiązankę piosenek karpackich z naszych polskich gór. Thank you.
ciemne wiecko zielone, kamo i janicek umilone. Hej, lesie ciemne wiecko zielone, kamo i janicek umilone. Hej, powiadali, hej, powiadali, hej, ze janicka porąbali. Hej, porąbali go orawiane, hej, za łowiecki, za barany. Porąbali go orawiane, hej, za łowiecki, za barany. Pieśń słynna na Żywiecczyźnie, Sarna. Hej, przez żywieckie pole leci sarna, hej, noskami przebiera babę zarła. Ja bych to tak przebierała, kiebych takie noski miała. Hej, jak ta sarna, jak ta sarna. Ja bych to tak przebierała, kiebych takie noski miała. Hej, jak ta sarna, jak ta sarna. Kiedych taki łagan miała, hej, jak ten zając, jak ten zając. Kantaty Niepodległość Janusza Kochuta. Słowa Mirosław Bochenek, muzyka Janusz Kochut.
hymn państwowy, pieśń, która powstała w 1797 roku jako pieśń Legionów Polskich w miasteczku włoskim Reggio Emilia. Słowa Józef Wybicki, autor melodii nieznany.